Cześć wszystkim, tu znowu Takumi, a ze mną jest. Moja 7. Witamy w kolejnym epizodzie Neverwinter Nights. Ta. Co właściwie mamy teraz zrobić? No nie wiem, najpierw zobaczmy, co ten trup tutaj ma do zaoferowania. Na szczęście ma to samo, co poprzednim razem. Fajnie. A czekaj, oddam ci moją zbroję. Ona miała 2 plus 3. Ta ma natomiast 2 plus 5. Co mnie W buffuje. międzyczasie założyłem sobie płaszcz od charyzmy i mogę teraz przywołać pająka. Przywołany monstrualny pająk. Ale trochę spadło mi KP. No jakoś trzeba z tym żyć. Okej. O, zatruł ją i przerwał No. zaklęcie. Cieszę Ej, się raczej. ej, tak, ej, skutecznie przerwałem zaklęcie. O, ma duży zasięg. Dobry ten pająk. Że Trzeba dzięki było niej. zrobić na plus jeden. Mówię, że nie masz. Tak, kończą mi się. O, poezja Dagetta Filta. Nasza ulubiona. O, rozpadła Ale się. niestety się rozpadła. O, tu jest jakaś broń. Zardzewiały ciężki korpacz. Coś Co? mi było co Też innego. miałem poezję, pamiętam, brałem. No, ale gdzieś miałem jeden epizod, ale Ale mi nie widzę zniknął. go teraz. No, ten mi też zniknął. Bug? Bo nie, chyba tak miało być. A bym tu podstawił pułapkę pod tymi drzwiami, tylko nie wiem, czy pająk jej nie aktywuje, jak wejdzie. Nie, pająk chyba nie aktywuje przyjazdu. No to zobaczymy. Oplatająca, elektryczna, kwasowa, elektryczna, elektryczna. Myślę, że ustawię elektryczną. Okej, dzięki. Glassy. Ok, ustaliliśmy, dlaczego klątwa na mnie nie działa, ponieważ mam medalion, który daje mi niewrażliwość na wyssanie poziomu bądź cechy. Więc dzięki temu klątwa nie ma na mnie efektu, więc fajnie. Jak będziesz gotowy, to mów, to rzucę przyspieszenie. Okej, jestem gotowy. To rzucam przyspieszenie. Okej, wchodzę. Wchodzimy! A tam jeszcze z tyłu jakiś demon przyzwany. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, O, diabeł. powalili. Twojego pająka. O, nie żyje pająk. O, a Może teraz ja powinien nie tu się żyję. wycofać? Nie mogę, jestem ogłuszony. Ja w ogóle każę pająkowi, to trzeba czekać chwilę. Dobra, postawiłem elektryczną przy wejściu. Mogę jeszcze oplatającą postawić. Bo nie, postawię tutaj jeszcze kolczą. Co, zagruję ich i tutaj wbiegam z powrotem, ok? No to może ja zrzucę przyspieszenie teraz, bo potem zbroję założę i żeby się nie ubić. Ok. Dobra, biegnę. Strzel do kogoś i wracaj. Ja nie chcę. Coś dymnie. Prawie go zabiłem. Skala wyzwania bardzo trudne. Okej, mam ogrywać dalej. Ej, dlaczego? Co się? Nieważne. Okej, biegnę Widzieliście dalej. potrzebę nagrywania? Tak. Chyba Super. większa idzie? Nie, jeszcze nie. Dobra, teraz jakoś idzie. No. Jeszcze został chyba tylko diabeł i ta duża. Okej. Ty, weź Zagruję się ulecz. To ty ulecz może pająka. Nie możesz. Siostry, zabić ich, zabić!
Okej, biegnie kolejna. Nie oddałem żadnego strzału. Okej, odejdź, odejdź, ona rzucała coś ognistego, chyba kolumnę ognia. O, wyszliśmy z walki. Mogę przyspieszenie rzucić. Diabła walnąłeś? Nie. Nie, to ma tronę. Na tronę. Okej. Bije ją. A, uciekać! Uciekać, uciekać, uciekać. Uciekam, uciekam. Pająk. Uzdrowiła się mocno. Dobra. Okej. To te krzyżowce miały chyba wyszło ten skalę niż na tronę. Może ma to jakiś sens. Zwłoki. Morgenstern. Więź lunatyka. O. Po trafieniu uśpienie na dwie rundy. Premia za ulepszenie 2. Pióro. Pióro, pióro. Pamiętasz, jak wchodziliśmy tutaj, to była jedna pusta księga. O. Chyba właśnie do tego przyda nam się pióro, ale pewnie jeszcze potrzebny nam jest jakiś atrament. Czy może za bardzo myślę o tym? Zobaczymy. Okay, biorę. Nawet jeszcze diabła. Diabeł i... jest łatwy. Jest przywołany szkielet wojownik jeszcze. Ale to padnie jak diabł. Aha. Tak mi się wydaje. Diabeł. Na skraju śmierci. O, broń nieskuteczna. Tak, ma chyba odporność na bronię. A ja ogniste bełty chyba na niego. Nie, nie, on miał odporność na bronię po prostu niemagiczne. Mój... Ale wystrzeliłem ogniste bełty chyba. Aha. Ciekawe, bo dałeś mi magiczną broń. I teraz ma premię za ulepszenie 3. Niestety, wygląda na to, że przybyłaś zbyt późno. Utraciły się obawy Williama, odlubieńca Jędry. Ta piękna, młoda kobieta została złożona w ofierze w trakcie jakiegoś podłego rytuału. O nie! Dobra, zbierzmy, co tu jest do zebrania. Mamy jakieś regały pewnie, książki. Nie ma nawet książki? Nie ma nawet poezji Degeta? Z miasto cieni, ale to nam się nie przyda. Okej, okay. To jest jakaś pułapka na runicznym słupie. To pewnie jakieś ważne, skoro jest pułapka. Spróbuję ją zabrać. Mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Duża pułapka energii negatywnej. Zanim zaczniemy bawić się kolumnami, to polecałbym tam zajrzeć. Może jest jakaś wskazówka co do kolumn. Okej. Okay. Ty otwieraj. Czego ja? Zamek w drzwiach jest zbyt skomplikowany, by można było go otworzyć wytrychem. Jesteś okay. Zabezpieczony przed prostymi zaklęciami. Trzeba będzie znaleźć odpowiedni klucz. O, tu są rzeczy do zabrania. O, tak? Zaklęcie kamień w ciało. O, sztylet niezidentyfikowany. Lodowy szpon. Czy mieliśmy coś podobnego? Mieliśmy... Sztylet chłopca też był chyba z lodowymi. Chyba jest to w jego posiadaniu. O nie, jest zbyt ciężki. Nie, sztylet chłopca miał wampiryczną regenerację. Możesz mi go dać, bo ja generalnie korzystam z małych broni. Co prawda, najfajniej by było mieć krótkie miecze, ale sztyletami również nie pogardzę. Mocarna dłoń Big Bieg. No, zostawiłem tobie ją. Okej, okay, zobaczmy. Teraz mam plus 14, 9, 12, 7. No cóż, trzeba chyba zanieść Williamowi to znów wieść. Sorry, man. Coś nie wypuszcza cię ze złowrogiej świątyni. Wygląda na to, że musisz podążać z biegiem
O, Jeszcze nie. czegoś nie zrobiliśmy. Okej. Tylko czego? Co, zwłoki, ja... Ja z tych zwłok zabrałem pióro. No, okej. Jeśli mówisz o zwłokach Matrona, oczywiście. Aha, tak, tak. Znaczy nie, Jędry, tak? Nie, stamtąd nic nie brałem. Nie, może ja spróbuję otworzyć te drzwi. Okej, okay, no to spróbuj. No. No. Super. Tak właśnie. Okej. O naturze piekła. Na ozdobionym manuskrypcie widać plamy krwi. Najwyraźniej jest to jakiś traktat religijny. Okej. Rozumiem, że przeczytałeś. Tak, przeczytałem. I trafiliśmy do piekła. Nice. Nice. Fajnie. Zawsze. Coś tu krzyczy. Zawsze o tym marzyłem. Coś tu się wije, że nie. O, dołączmy. Czarodziej. Broń nieskuteczna. Chyba się nie uda go odstawić. No nie wiem. Jeszcze załóżmy jakieś jest. Może lepsze karty. Widzialny ogar na ciebie dmuchnął. Niewykluczone, że ten martwy czarodziej może, nie może umrzeć. Tak. Skrypty, skrypty, skrypty. Pogadaj z nim. Czego, bo rzeczy tu leżą. Dobre rzeczy, przywołanie istoty 4. O, płaszcz nimfy plus 5, to cię zainteresuje. No. Dobra, rozmawiajmy. A więc przychodzisz dręczyć mnie z powodu zbrodni, którą popełniłem. Przychodzisz pamiętać niegdyś potężnym Karzusem, by jego imię zostało zapisane w annałach niesławy. Tak, dobrze znam takich jak ty. Jakby się obraził, to już zajmuje pozycję do dźgania w plecy. Niegdyś potężny Karsus? Owszem. Lecz teraz sprowadzony do roli niższej niż cień jego dawny. Wierz mi jednak, kiedyś byłem największym czarodziejem wędrujących miast Netherilu. W chwili, gdy wzniosłem się na wyżyny potęgi i zbrodni zarazem, udało mi się dosięgnąć stóp samych bogów. A na czym polegały twoje zbrodnie? Zbrodnie? Nie, moje życie naznaczone jest tylko jednym występkiem. Pychą, arogancją, obłędem, nazywaj to jak chcesz. Ale moim jedynym pragnieniem było zjednoczenie z magią. I udało mi się tego dokonać. Rzuciłem zaklęcie tak potężne, że przez chwilę ujrzałem samą duszę świata. Lecz ona odrzuciła mnie niczym kobieta, która spostrzeże w swym oknie twarz niechcianego wielbiciela. Zostańmy przyjaciółmi. Odrzuciła nas wszystkich, wszystkich arcyczarodziejów Netherilu. Razem z ich metalami i latającymi miastami. Co masz na myśli, mówiąc, że cię odrzuciłem? Magia płynie z duszy świata, tak jak rzeka wypływa ze źródła. Jeśli jednak dusza świata odetnie dopływ, wszyscy żyjący w dole magicznej rzeki cierpią suszę. Rozumiesz? Było to zaledwie kilka minut w całej historii świata. Lecz na te kilka minut magia znikła. Tysiące straciły życie wskutek mojej żądzy ujrzenia duszy świata. Ci, którzy podtrzymywali swoją egzystencję za pomocą magii, przestali istnieć. Wszystkie latające miasta Netherilu spadły na ziemię i roztrzaskały się. Wszystkie. Słabo. No stary, zepsułeś. Cierpiałem w tym piekle przez 10 tysięcy lat, może dłużej. Drobną cząstkę wieczności. Sukuby przychodzą, by mnie uwieść, lecz ja odrzucam je z obrzydzeniem. Ogary piekieł warują mych stóp, lecz ja opędzam je kopniaki. Gdyż najgorszą rzeczą jest moja pamięć, której nie chcę się pozbywać. Zapomnieć upadłego to jak zabić go dwukrotnie. Z popiołu i własnej krwi udało mi się zmieszać inkaust, którym spisałem swą spowiedź, a każde jej słowo przekazuje najprawdziwszą sprawę. Czy możesz przeczytać twoją spowiedź? O, dzięki. Tak, po niezliczonych latach burzy i niepokoju udało mi się ją skończyć. Proszę, weź ten inkaust.
Zawarta w nim krew pozwoli ci przejść przez bramę. Przeczytaj moją odpowiedź i przekaż ją świat. Powiedz, że żałuję. A czy wiesz, jak znaleźć mądry wicher? Ach, jesteś poszukiwaczem wichrów. Wiele czasu minęło, od kiedy po raz ostatni odwiedziłem Undrentalt. Teraz nic nie pozostało oprócz gruzów, ale mądry wicher... Jeśli go szukasz, to wiedz, że już go masz. Nie w kieszeni, lecz w umyśle, w sercu, w duszy. Musisz go tylko spisać i dzięki temu powołać do istnienia. Okej, okay, fajnie. Dzięki, stary. Okay, jesteśmy teraz przed obcym. Jestem tu, by cię wybawić, lub jestem tu, by cię zniszczyć. Mam rzucił na siebie kamienną skórę, by tutaj dobra. O, ma wyssany poziom. A ja mam rozproszenie magii. Czy jesteś sukubem, który przyszedł w przebraniu, by mnie kusić czczymi obietnicami? Przebywamy w najgłębszej otchłani piekieł. Tu nie istnieje rozgrzeszenie ani odpuszczenie win. Przeklęta niech będzie twoja przewrotna dusza. A co powiesz, jak powiem, jestem tu, by cię zniszczyć? Powiedzieć to? Why not? Zostało mi jeszcze wystarczająco dużo honoru i pychy, by wciąż pożądać życia. Nie dbam o to, czy spotka mnie za to jeszcze większa kara. Przez tysiące lat stawałem przeciw legionom piekielnym, więc oprę się i tobie. Okej. Okay. Przygotuj się, bo mam tylko jedną opcję dialogową. Come at me, bro. Chwila, zdejmę może zbroję. Chcesz przyspieszenie? A chyba to przerwie ten. Nie. Tak. A, więc nie brakuje. Okej, to dawaj. Pozdrawiam cię. W sumie jakbym tego w ogóle nie powiedział. Aha. O! O, za 33 mi walną pożywiła. I zginąłem. O. Że przemyśl opcję, nie zakładam zbroi. Czy mamy kołamasz? Jest. Okej. Okay. Nie musimy z nim gadać. To ja mogę z nim zagadać. Jestem tu, by cię zniszczyć! Czemu nie tak wtedy? No bo najpierw rzucałem na niego rozproszenie magii. Czy... 181 punktów doświadczenia. Czy mój charakter się zmienił? Jak to zrobiłem? Czekaj. Nie, znaczy nie widzę tego u siebie, a Lok jest bardzo... No to chyba nie. Takie rzeczy się chyba w logu piternym zapisują. Co ta laska robi? To laska obrony. Ma jakieś czary. Zaraz przeczytam. Tylko ją znajdę. Posiada. Co posiada? Premia do pancerza 2. Ładunki oblicza ducha, ochrona przed określonymi charakterami i zbroja maga. Oblicze ducha jest spoko. A reszta takie mech. Okej. Okay. No to here we go. O, mam trochę ciężko tutaj. Zbroja półpłytowa nie pomaga. Możesz ją udźwignąć? Tak, mogę ją udźwignąć. Mam jeszcze pusty... Mam tu pustą torbę przechowywalną. Czy jeszcze jest tu coś do zwiedzenia? Stąd przeszliśmy. I don't think so. Nie, raczej jest pokój z księgą. Który również ty musisz otworzyć? Mam klucz. Świetnie. Złoty. Zgniły łuk. Robimy krótki łuk, tak? Dokładnie. Ten napal zwłoki. Większy amulet zdrowia. Niewrażliwość choroba trucizna na wyssanie poziomu cechy. O, to jest coś podobnego do tego, co ja mam. Tylko regeneracja 1. Mój nie ma regeneracji. To może chcesz to wziąć. Okej. Okay. Zostawić ci mój obecny. A zaraz zobaczę, co mój ma. Mój ma kule ognia, z których nie korzystam ostatnio. No, może mogę go wziąć. To drobne ci. Trzymaj. Bardzo się przydaje. A bardziej bardzo się przydało przy tych pająkach, które non stop cię zatruwały.
Przeczytaj wyznanie arcymaga Karsusa. Wszystko zaczęło się w bibliotece konkurującego z nami miasta Undertide. Okej, przyniosło mnie do wielkiej... Undertide. Przyniosło mnie z powrotem. Co tam jeszcze patrzysz? Ile mam czarów? Okej. Okej, mamy atrament, mamy pióro. Możemy trochę przepisać tutaj wydarzenia, jakie tu się zadziały w tych księgach. O, co tu się dzieje? Bardzo spodobała ci się ta księga. Trochę za bardzo. Atrament, który niegdyś pokrywał te stronice wyblak, pozostawiając je białe i niezapisane. Napisz opowieść, aby schwytać mądry wicher. Aha. Maczasz pióro w kałamarzu i zaczynasz pisać. W samym sercu śnieżnej jesteś się zamieć i spokojnie na razie na środku pustyni albo w mrocznych leśnych ostępach. Chyba zaczęło się to w jakimś takim leśnym miejscu. Tak. Mrocznych leśnych ostępach. Wkrótce cała historia jest już spisana. Odkładasz pióro i z satysfakcją spoglądasz na swoje dzieło. Przeczytaj opowieść, którą napisałeś. O nie, ja też chcę. Mądry wicher tu jest. Bije. Czy nie bije? Nie do pokonania. To co tu zrobić? Monstrualny niedźwiedź. Tylko ambitne, to może na niego najpierw. Zagrawać go? Czy zaczekać na pająka? Ale podłuje. No masz wysoką klasę pancerza. Mam tak, 27. To całkiem nieźle. 10 więcej niż ja. Poza wichrem nie ma tu nic oprócz zamkniętej wieży. Czy jest ona zamknięta, czy może nie? O, można wejść do środka. A, to jest wyjście. Nie wchodź na mnie. A, mądry wicher zaczął coś kastować. Rzucił chyba na siebie regenerację. Okej, okay, no to chudzia. No to do roboty. Broń nieskuteczny. Wiesz co, muszę wywalić ten miecz. O no. Nie działa. Czyli co to było za zaklęcie? Nie wiem. Teleportacja. Szczęście mocno nie bije. Niewykluczone, że źle to robimy, ponieważ znajdujemy się w lokacji, która nazywa się W ciemnym lesie udało mi się zostawić pułapkę na mądry wicher. To tak trochę nie wygląda jak pułapka, ale... Okej. Nie widzisz na tej lokacji? Jak najadę kursorem na swój portret. Gdzie oczywiście. Na PP. To wtedy widzę, gdzie je tam na postaci się znajduje. On podleczył się. Znowu się leczy. Nie, teraz już był w świętej broni. Mądry wicher jest kapłanem. Albo nie. Może jest multiklasowy.
pewnie zdrowie. No to było pełne przewrócenie. Trafienie krytyczne na 32. Nie zabił cię? Nie. Że trochę cię pocharatał. Gdzie on jest? Au, wow. Mam jak jeszcze jakieś uczucie. Jeszcze się leczy. Znowu przewrócenie, nie. A, no łotrzyka nie działają. Zamiecie. Twoja różdżka błyskawic coś mu zadaje? Czasem. Okej, przywodziłeś mu. Czasem unika tych zajebać. Jak teraz. Okej, padł? Chyba. Nie widzę go. Mądry wicher. 1500 doświadczenia. Nie wiem, czy to była dobra opcja, ale chyba nie była zła. Czy możemy jeszcze coś zrobić przy drugiej księdze? Miłość, że brak. Napisz inne zakończenie. Zmurzasz pióro w kołamarzu i zaczynasz pisać. Wprowadzenie odpowiednich zmian nie zajmuje ci dużo czasu. Przeczytajmy, co tu się stało. Jesteśmy w świątyni. Wiesz co, chyba mnie rozłączyło z serwerem. Zapisz postać. Okej, wracamy. Tak. Pomyśleliśmy, że może jest teraz okazja, żeby spróbować załatwić ten mądry wicher inaczej, ponieważ jednak nas cofnęło kawałek. Trafiliśmy z powrotem do piekieł. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli najpierw przepiszemy zakończenia ksiąg tutaj. Napiszmy inne zakończenie dla żebraka. Możesz wejść? Spróbuj wejść pierwszy. Czekaj. Teraz ty się zakochałeś w tak. Przeczytaj księgę. Okej, jesteśmy w świątyni. No. Coś tu się wydarzyło. William Ray przyszedł z odświeżenia. Wszyscy nie żyją. Znaczy no, Sir William żyje. Sir William. Może brakiem. Nabilitowałeś go? Tym razem wszystko poszło dobrze, prawda? Ona żyje. Twarz jej piękniejsza jest niż mogłem kiedykolwiek przypuszczać. A moje oczy mogły ją w końcu ujrzeć. Jędro moja miłości. Oto Takumi, osoba, która uratowała nas oboje. Mój kochany Sir William opowiada, że to dzięki tobie nadano mu tytuł rycerski. Zawsze będę ci za to dziękować. Zachował się wyjątkowo rycersko, ratując mnie, a myślałam, że zakochałam się w miłym biedaku. To właśnie prawdziwe siła miłości, słodka. Pokochałaś bowiem mnie, a nie tytuł Sir przed moim imieniem. Teraz już wiem i zapamiętam to po kres moich dni, że kochasz mnie za to, kim naprawdę jest. Bardzo rycerskie, Sir Williamie, że wszedłeś do tej świątyni i zamordowałeś wszystkich, którzy znajdowali się w środku. Szczęśliwe zakończenie, Sir Williamie, ma swój. Cóż, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Z mojej strony nie mogło być lepiej, Takumi, ale czuję, że ty nie jesteś do końca usatysfakcjonowany. Czyż nie szukasz mądrego wichru? Tak, wciąż go szukam. Obdarowałeś mnie największym szczęściem. Kiedy odnajdziesz mądry wicher, to klnę się na honor, pomogę ci go schwytać. O, super. Więc jednak trzeba było... Masz skalę wyzwania ambitną. Zobaczmy, czy kolumny... Nie, nie da się zabrać nic z kolumn, okej. Nie. No to po prostu ruszamy dalej. Chyba nie ma tutaj co szukać, szperać. Nic tu nie ma.
To daje nam kolejne punkty doświadczenia. Zmień treść traktatu o naturze piekła. Ej, ucnąłeś mnie. Nie przeczytałem, co się stało. Zanurzasz piekło w kałamarzu i zaczynasz pisać. Wprowadzenie odpowiednich poprawek nie zajmuje ci wiele czasu. Wiesz co, przeczytaj pierwszy, bo tam się boję, że znowu coś... Znowu będzie wszystko pozabijane. O! Chyba... Dalej lawa, ale jest jakiś taki... Tak zielono dookoła. Archanioł, a gdzie jest... Krasus? Pewnie został... Jeśli szukasz tego, który niegdyś tu cierpiał, to wiedz, że odszedł. My siostry zabrały go i do dziś Lulu... tulą go w swoich objęciach. Dlaczego twoje siostry zabrały go ze sobą? Moje siostry prowadziły go ścieżką odkupienia. Spisano nowe prawa, stare odeszły w niepamięć. Odpowiednia skrucha i cierpliwość oświetlą grzechom drogę do wiecznego szczęścia. O kim mówisz? Mówię o Karsusie, arcyczarodzieju Neperinu. Być może nie było ci dane go poznać. Ujrzał on duszę świata, za te zbrodnie demony przetrzymywały go tu i dręczyły. Miałem nadzieję, że uda mi się z nim porozmawiać. I on chciałby zamienić z tobą kilka słów. Dlatego właśnie tu czeka. Kazał podziękować ci za nauki, które płyną z twojego przebaczenia. Jeśli szukasz... No, w sumie ty mu przebaczyłeś. Wszystko się zgadza. To nie ja go zabiłem. Jeśli szukasz mądrego wichru, to wiedz, że kiedy go znajdziesz, on będzie na ciebie czekał. Dziękuję i do widzenia. Żegnaj, okay. Poszukiwacz. Kolejne 249 punktów doświadczenia, tak. To razem już mam. Chociaż w sumie, jeżeli ukochana Sir Williama potrafiła wstać z martwych, to może i on też się trochę rozbudził. O, złoto znowu. Dobra, czy to też trzeba przepisywać? Pewnie nie. Nie, tylko przeczytaj wyznanie arcymaga Katsusa. Ta księga została oprawiona w związku z... Ej, ej! Co? Przewidłeś mi dialogi. No to może spiszmy, jak złapać mądry wich. Napisz opowieść, aby schwytać mądry wich. Jeszcze raz, jakie mamy opcje? W samym sercu śnieżnej zamieci, w spokojnej oazie na środku pustyni, albo w mrocznych leśnych ostępach. Ostatnio braliśmy w mrocznych leśnych ostępach, ale chyba nie ma to większego znaczenia. No chyba nie. To jaką chcesz mieć atmosferę tym razem? Może spokojną oazę? Wkrótce cała historia już spisana. Wkładasz pióro i z satysfakcją spoglądasz na swoje dzieło. Może przeczytasz pierwszy. Okej. Okay. Przeczytaj opowieść, którą napisałeś. To nie ja ją napisałem, ta gra kłamie. Okej, okay, idzie, jest Karsus. Nie, nic nie ma, są tylko nasi przyjaciele. Aby tylko nie zabrali nam doświadczenia. To doświadczenie było za quest, a nie za zabicie go. Ale to jest wysokiego poziomu, to też jakieś doświadczenie ma. Uciekł za nim! Zajdę go z tyłu. Wow, 5 Bobiego użył. Karsy spada, ma już średnie obrażenia. Ale go baj. No. No nie powiem, jak wygląda ta pięść. Nie widziałem tego zapytania. Lepiej niż ostatnim razem. Tak. A kto dostał doświadczenie? Kars. 393. A ostatnio nie było 1500? Ale to było za spisanie księgi chyba? Czy za podniesienie tego? No. Tak, za podniesienie mądrego. Okej, może pogadamy z... Karsusem? On już poszedł? Nie, stoi. Myślałem, że to posąg. Wybawiłeś mnie z otchłani piekielnych, poszukiwaczu wichrów. Mądry wicher słusznie ci się należy. Na mój honor, mądry wicher należy do ciebie, panie. Na honor. Okej, to... No to... Chyba tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy epizod, co? Tak, wyjdźmy jeszcze stąd, bo tak. Albo pójdźmy do sklepu.
I zróbmy porządki we wiesz co? Stop. Dobra, ale to możemy zrobić poza linią. Okej, w następnym odcinku idziemy szukać kolejnych wichrów, żeby otworzyć pustołarkę i coś. Tak? Tak, nie tędy droga. Dobra. Nie tędy? Tędy. A tu jest jeszcze jakiś pokój, którego nie zwiedziliśmy? Nie. Tak. Jest oczy zamknięte. Okej. Jak ja otworzę, to coś mi może zabić. Okej. Okej, zaraz zobaczę, czy nie ma pułapek. No na to, że nie ma. Ja raczej myślałem o czymś, co znajduje się pod listą. A nie, to powrót do głównej sali. A nie, jest to zbyt. Jak tu. Ja go załatwię. Ja go przeklnę. O, to się wystraszył. Ale się trzęsie. Widzimy to pozytywnym akcentem, zakończymy ten. Tak, to już chyba wszystko, co? Że znajdziemy jeszcze jakąś kolejną poezję Daggetta. Jest to złoty kielich dla Finta. O, jest poezja Daggetta Finta. Ale rozsypała się w proch. Jeszcze nie. Ja ma tu coś. Sztuka bycia liszem. Okej. Rozpadają. No to dziękujemy wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć. Czekaj. Co? Tak, są potwory. Przynajmniej jeden. No. Okej. No to do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.